Incydent.pl 280-1. Dnia 22 kwietnia 2018 roku w biurze dyrektora strefy PL72 Mariusza Łagiewka znalazł się zdeformowany żeński przedstawiciel gatunku Anopheles maculipennis, widliszek plamistoskrzydły. Dyrektor zabezpieczył go za pomocą pustej szklanki i wezwał do swojego gabinetu kierowniczkę projektu SCP-PL280 Darię Jóźwik. Obiekt został zabezpieczony i poddany badaniom. Przeanalizowano także nagrania monitoringu oraz przesłuchano samego dyrektora Łagiewka. Obserwacje dotyczące obiektu. Osobnik wydawał się zmieniać wygląd w zależności od tego, z jakiego położenia zostawał poddany obserwacji. Wiele jego fragmentów zdawało się znikać i pojawiać, gwałtownie i cyklicznie lub utrwalając jeden poziom widoczności w danej perspektywie. Obserwowalne były także fragmenty całkowicie odłączone od ciała, wciąż poruszające się razem za nim. Występowały sytuacje, kiedy widoczny był obraz osobnika zbliżonego do rzeczywistego widliszka plamistoskrzydłego, lecz poddanego znacznej defragmentacji. Niektóre jego części wydawały się być rzeczywiste tylko częściowo, mimo bycia wciąż widocznymi, co objawiało się za sprawą zdolności przenikania przez jakąkolwiek materię tychże, a także braku możliwości stwierdzenia ich obecności inaczej niż na drodze obserwacji zmysłem wzroku lub urządzeniami rejestrującymi obraz. Z tego też powodu obserwowany osobnik stracił zdolność do korzystania z aparatu kłująco-ssącego i umarł niedługo po rozpoczęciu badań. Po śmierci stan komarzycy nie wrócił do normy, a podczas przenoszenia zwłok do badań uległa dalszej destabilizacji, znikając z szalki, co poskutkowało jej utraceniem. Warty uwagi jest fakt, że część materii, przez które często przenikały częściowo rzeczywiste fragmenty owada, także uległy nieznacznej destabilizacji. Nagranie z kamer monitoringu z wnętrza przechowalni SCP-PL280, 22 kwietnia 2018. Początek nagrania. Obraz pokazuje przechowalnię SCP-PL280. Wokół podmiotu widoczne są liczne anomalie zakłócające obraz do stopnia, w którym chwilowo obiekt nie jest widoczny. W zakłóceniach tych widać czasami prześwity czarnej przestrzeni wyglądającej na w równym stopniu zniszczoną wpływem obiektu. Przez kratkę wentylacyjną ze stanowiska obserwacyjnego do pomieszczenia dostaje się mały, nierozpoznawalny na razie obiekt. Lata po przechowalni, siadając co chwilę na ścianach. Raz siada na kamerze, dzięki czemu można stwierdzić, że jest to samica widliszka plamistoskrzydłego. Owad następnie zrywa się do lotu i przelatuje nad SCP-PL280, wchodząc w zasięg jego działania. Widoczne jest, jak ulega coraz dalszym deformacjom, aż w końcu znika z obrazu, by pojawić się po chwili przy drzwiach. Po kolejnym ruchu wydaje się zmienić kształt, znowu zniknąć, a na końcu pojawić się przy kratce wentylacyjnej i wylecieć z pomieszczenia. Koniec nagrania. Przesłuchanie dyrektora Mariusza Łagiewka, 23 kwietnia 2018. Dzień po rozpoczęciu badań nad pozyskanym widliszkiem plamistoskrzydłym, przesłuchany został dyrektor strefy PL72 Mariusz Łagiewek w celu ustalenia szczegółów incydentu. Przesłuchanie odbyło się w biurze przesłuchiwanego. Początek nagrania. Przesłuchujący wchodzi do pomieszczenia. Dzień dobry, panie dyrektorze. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami chciałbym zadać panu kilka pytań na temat wczorajszego incydentu. Tak, pamiętam, jak się umawialiśmy. Dlatego przełożyłem dzisiejszą wideokonferencję z zespołem projektowym od PL-281. Proszę bez zbędnych dygresji, załatwmy za szybko. Czy umie pan wskazać, jak obiekt dostał się do pana biura? Nie, naprawdę nie umiem. Mógł wlecieć sobie przez kratkę wentylacyjną, choć to mało prawdopodobne. Patrząc na to, że dosłownie zmaterializował mi się nagle przed nosem z zupełnie innej strony. Ten komar próbował usiąść mi na ręce i się wkłuć. Wtedy zobaczyłem, jak bardzo coś z nim jest nie tak. Niezbyt przyjemne uczucie. Dobrze, niezbyt przyjemne uczucie. Czyli doznał pan jakiś odczuć ze względu na obserwację obiektu, a może przez to, co robił? Tak, to pierwsze. Nie jest to jednak żadne zagrożenie poznawcze. Wydaje mi się, że to bardziej przez fakt, że nasz mózg niezbyt umie sobie poradzić z obserwacją czegoś takiego. Jego wygląd zmieniał się w zależności od perspektywy, z jakiej się na to coś patrzyłem. Niejednokrotnie jakieś części ciała nagle się pojawiały lub znikały, albo w ogóle zaczynały tak, jakby tu jąć, migać. Co więcej, niektóre z tych pojawiających się części wyglądały... obco. Nie było to nic, co skojarzyłbym z komarem, choć jak słuchałem hipotez zespołu, to myślę sobie, że to może być skutek tych wszystkich zniekształceń i destabilizacji. Choć nie wiem. Powodowało to wszystko u mnie na pewno uczucie zmieszania. Na dłuższą metę trochę nawet zaczęła mnie od tego boleć głowa. Ciekawszym doznaniem było, kiedy przypatrzyłem się temu, co to coś zrobiło na mojej ręce. M.E. sięga po szklankę wody i zamyśla się na chwilę.
Proszę kontynuować, proszę pana. A, tak, już, przepraszam pana. Zobaczyłem, że niektóre części tego komara po prostu przeze mnie przenikają, a ja nie czułem nawet, że w ogóle istniały. To było nawet trochę smutne, bym powiedział, gdy widziałem, jak desperacko próbuje oprzeć dwoje odnóży na mojej dłoni, lecz cały czas przez nią przenika. To samo z aparatem gębowym. Wkuwał się w różne miejsca na mojej lewej dłoni, lecz nic nie czułem. To po prostu przeze mnie przenikało. Pamiętam, że wziąłem wtedy szklankę, delikatnie przykryłem nią dłoń i po prostu wysunąłem ją spod niej, tak by owad został w środku. I wtedy zadzwonił pan po zespół badawczy, jak mniemam. Tak. Czy były jakieś dalsze komplikacje z tym związane? Dziwne odczucia? Nie, chyba nie. Znaczy, mam wrażenie, że kawałki skóry w miejscach w kłusie wyglądają nieco inaczej. Trochę odstają, choć to akurat może być tylko moja paranoja. Dobrze, niech pan pamięta, że w razie czego zawsze może pan skonsultować się z personelem medycznym lub zespołem badawczym, jeśli podejrzewa pan wpływ anomalny. To wszystko z mojej strony. Gdyby coś jeszcze chciał nam pan przekazać, to wie pan, z kim powinien się pan skontaktować. Tak, wiem. Do widzenia. Przesłuchujący wychodzi z pomieszczenia. Koniec nagrania.